że wrażenie, tak? Jak tu nie ma kultury, sami się przyznają, że do Wrocławia pojechała kultura, a tu tylko chuj, dupa i kamieni kupa. Wrzeszczą taksiarze pod Marszałkowską, wrzeszczą nieprzyzwoicie. No, no kurwa pedał, kurwa i złodziej, co jeszcze mówią w Warszawie? Jakiś dobry zakosik. No, co tu jeszcze mówią o was? Jak głośno tam ci tak szarzy. Nikło, no. Centralny, to bezdomni pobili dla życia. Bezdomni tak siadł, to im musieli podpaść i tak siadł. Za nic to ich chyba nie należy. Stoją stadnie i ho, ho, ho! Co się obrzydliwe, obrzydliwe to jest. No to źle w ogóle kłótnie i w ogóle jest takie. Oni mówili, że co tutaj w tej Warszawie u Moherowych jest. Pójdź tu po i kamieni. Kiedyś tam siadła w galerii i siedzi i mówię, no co słychać? Mówię, pójdź tu po i kamieni. Oj, oj, ale się by się nie wadać. Sama gdzieś predestynuje takiego poziomu. No ale ludzie mówią, że w internecie rzucają jeszcze. Każdy jest zmęczony. No, ludzie pracowali ciężko na polu. Ciężko pracowali na polu. No właśnie wypiłam sobie aranżatkę. Dobrą. Co? Łokie pocikanie to jeda. Ty tu stoi. Ty jesteś w prosie, bo ty do prosięcia podobna jadę. No, bo tylko bez taki. No i co z tego, że podobna? Podobna. Albo stoi, nie dojadłaś, czemu jest? No. Dopiero teraz wyhamowałam i nie zapoczyłam. Same piosenki, ja to tylko weszłam, ja to wcale nie słucham, ale te same piosenki, to ja musi, wiesz, no musi być to jakaś straszna nuda w tej Warszawie, dlatego trzeba wrzeszczeć. Ojej, straszna nuda musi być w tej Warszawie. Dobrych, jak i do złych. Życie takie jest, kochani młodzi, mówił Franciszek, wspominając historię wolontariusza tak. Światowych Dni Młodzieży, który zmarł na raka. Jutro się zobaczymy, a teraz bądźcie radośni i szczęśliwi. Zakończył swoje spotkanie z młodzieżą papież. Pielgrzymi czekali na niego kilka godzin, a rozmawiała z nimi reporterka TOK FM Joanna Łąkosa. Mieszka w Chlewku, nie mieszka tam w pałacach. Do siedzenia, bo byliście gotowi na to, żeby siedzieć. Oczywiście, my generalnie pochodzimy z Liceum Katolickiego. Pielgrzymki to już nie są na boksy, także... Czy macie prawa. Oczywiście, jasne. Nie wiadomo, kiedy się taka okazja drugi raz nadarzy, więc chciałyśmy też dzieciom pokazać, żeby to jakoś zaszczepić w nich i żeby też zrozumieli pewien sens i jakąś głębię większą w tym całym spotkaniu. Pogoda świetna, dopisuje. Humory też? Humory też oczywiście. Jak widać, jest naprawdę moc. Chyba pełne miłości i wsparcia dla nas wszystkich. Upał jest, ale już krok i deszcz. Znowu. Rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, ocenił, że papież Franciszek został bardzo serdecznie powitany w Polsce. Jak dodał, obecność wielu osób na Światowych Dniach Młodzieży i wspaniały klimat przyjęcia były źródłem ogromnej satysfakcji. Tak. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. ustawa o gruntach warszawskich jest zgodna z konstytucją. Dwa przepisy przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji zaskarżył jeszcze prezydent Komorowski. W jego ocenie nowe rozwiązania naruszały prawo własności. Sędziowie w sprawach merytorycznych
się nie różnili, ale trzech z nich złożyło zdania odrębne co do podstaw funkcjonowania samego Trybunału. Roch Kowalski. Zdania odrębne zgłosiło trzech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Wszyscy podkreślali, że zgadzają się co do treści wyroku, ale mają poważne zastrzeżenia co do podstaw procedowania Trybunału, mówi sędzia Zbigniew Jędrzejewski. Uważam, że wyrok został wydany niezgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał przyjął, że tryb postępowania przed Trybunałem reguluje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w kształcie ogłoszonym wyrokiem TK z dnia 9 marca 2016 roku. Prezes Andrzej Rzepliński podziękował jednak wszystkim sędziom za pracę nad zbadaniem ustawy. Ta sprawa ma charakter historyczny, bardzo trudna sprawa. Wyrażam podziękowanie za tytaniczną pracę wszystkim członkom składu orzekającego. Teraz ustawa trafia do prezydenta. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma obowiązek ją podpisać, ale od 9 marca po kontroli prewencyjnej do kancelarii wpłynęły już 3 ustawy, a żadna nie spotkała się z reakcją prezydenta. Roch Kowalski, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Kandydat republikanów na prezydenta USA Donald Trump wzywa hakerów z Rosji do ujawnienia maili jego kontrkandydatki Hillary Clinton. Chodzi o wiadomości, których kandydatka demokratów miała nie przekazać podczas dochodzenia w sprawie afery z używaniem przez nią prywatnej skrzynki mailowej za czasów, gdy była sekretarzem stanu. Rosjo, jeśli mnie słuchasz, mam nadzieję, że jesteś w stanie znaleźć 30 tysięcy maili, których brakuje, mówił Trump. Tę aferę zbadało już FBI, które nie znalazło podstaw do postawienia zarzutów Clinton, choć przyznał, że ówczesna szefowa Departamentu Stanu wykazała się skrajną niedbałością w obchodzeniu się z niejawnymi informacjami. Moskiewski sąd na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości zlikwidował stowarzyszenie GOŁOS. Przez ponad dekadę ta organizacja zajmowała się monitorowaniem w Rosji wyborów na wszystkich szczeblach. Zdaniem resortu sprawiedliwości stowarzyszenie naruszało przepisy o organizacjach pozarządowych. Jego przedstawiciele zwracają uwagę, że stowarzyszenie zostało zlikwidowane przed wrześniowymi wyborami do niższej izby rosyjskiego parlamentu. Dwa tygodnie trwa już szacowanie strat i planowanie napraw pomorskiej kolei metropolitalnej. Linia oddana niespełna rok temu mocno ucierpiała w czasie ulewy, która podtopiła Gdańsk. Straty będą wielomilionowe. Paweł Radzewicz. Zniszczone nasypy, podmyte tory, uszkodzone urządzenia. Pełny bilans strat PKM-ki ma być gotowy w ciągu kilku dni, zapewnia wicemarszałek Ryszard Świński. No przecież teraz przyjeżdżają z Hiszpanii, z Portugalii, bardzo dużo. Co można kosztów tych nie poniesie samorząd. No. Rzeczywiście jest rozmowa, czy pokrycie tych wydatków będzie chociażby z polisy, którą my posiadamy jako Pomorska Kolej Metropolitalna, czy z polisy Budimaxu. Na torach trwają prace porządkowe i zabezpieczające. W biurach powstają plany remontu. Kiedy kolej ruszy, nie wiadomo. Dopóki nie będziemy mieli ostatecznych uzgodnień z ubezpieczycielem i zakresu tych prac, nikt nie jest się w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał harmonogram tych prac. Prawdopodobne jest więc, że swoje pierwsze urodziny już za miesiąc PKM-ka spędzi po cichu z wyłączonym silnikiem. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o 23:00. Pogoda. Czwartek przyniesie deszcz na zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwe burze. Lokalnie bardzo silne, w trakcie których może padać grad. Na południu może spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Wciąż ciepło. Od 23 stopni na północy do 30 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A ty myślałeś, że jak każdy kraj ma własne swoje interesy. Ameryka ma swoje własne interesy. A Polacy myśleli, że już ona obejmie tu. Da ogryzek jakiś. Tak. Wieczór Radia TOK FM. Słuchamy Radia TOK FM. Jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik i witam serdecznie w naszym studiu gościa, pani Mirosława Dołęgowska-Wysocka, redaktorka naczelna Wolnomularza Polskiego i masonka, wolnomularka. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Może pan mówić i tak, ale ja wolę wolnomularka, bo to jest bardzo ładne, stare, XVIII-wieczne polskie słowo. Dokładne przetłumaczenie. Frau Mason, czyli wolny mularz. Wolno mularz. A w języku ludowym, jak słyszał pan kiedyś takie słowo farmazon, to jest właśnie takie ma źródło jako taki dziwny, obcy ktoś, który przyjechał w
XVIII wieku do Polski, jakieś dziwne idee szerzył i to takie popularne już ludzie nie kojarzą. Oczywiście to ma takie nie za bardzo dobre notacje, ale takie trochę też prześmiewcze, no więc właśnie polski farmazon, czyli mason po polsku. W studiu również na stole, w studiu Radia Tok FM, lato 2016, numer wolnomularza polskiego, który jest przed nami. Dla Państwa, którzy będą zainteresowani, to proszę pisać wietrmałpa.to.fm, wietrmałpa.to.fm. Mam dla Państwa egzemplarze. Muszę zapytać Panią przede wszystkim o to, czy homoseksualistą, to się nadawę nie lubi. No. Być może z powodu właśnie wizyty papieża Franciszka. No, lepiej, żeby był homoseksualista, ale teraz w Warszawie jest baba na rozrodzie. Dobry dzień, żeby zastanowić się właśnie, gdzie w tym wszystkim jest masoneria, gdzie w tym wszystkim jest malarstwo i spróbować znaleźć jakiś wspólny mianownik dla dziesiątek, a może i setek, może w masonerii, jakby rzeczywiście dał jakiś znak, no nie przypuszczałam, że w dniu przyjazdu Franciszka do Polski będziemy mówić o numerze letnim wolnomularza, gdzie czołowym materiałem, a właściwie takim blokiem czterech materiałów jest właśnie szansa na dialog, na porozumienie, na rozmowę masonerii i masonów poszczególnych z Kościołem katolickim. A nasza historia jest bardzo powikłana i przeważnie funkcjonuje czarny PR, byśmy teraz powiedzieli, lub czarna legenda. Ja wsłuchiwałam się, zanim przyszłam do Pana, czy do samego końca, jak byłam, wsłuchiwałam się słowa Franciszka, który mówi nam, wykluczone, rozdzielne i nie do pogodzenia. No tylko wie Pan, historia i życie rzeczywiste często odbiega od dokumentów pisanych, jak liczne encykliki czy listy papieskie, których byśmy przez te 300 lat może ze 300 lat mniej więcej jeszcze wymienili. Częścią naszej tożsamości jest mówienie. Nie chodzi nam o budowanie na rozbudowanie. Polacy to tak, że na cudzym podwórku to się dzieje, to Polacy jako cyganie to oni wiedzą, ale co u siebie się dzieje, to nie wiedzą. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Stoją jak krowy pod pałacem i wrzeszczą. Na siebie znają od już jak podejść tam. Jest i praktykowaniem filozofii pewnej, filozofii życia, etyki, ale nie wierzy. Każdy z nas, masonów na całym świecie, jest na ziarenko 9-10 milionów. Każdy z nas może wierzyć lub nie wierzyć i być członkiem dowolnego kościoła. Masonów po pomocy. Są i protestanci, są i protestanci. Z jednej strony oficjalnie
chcę, żebyś to wyszła. Ja adrenalina mi zaszła. Ale wczoraj. Ja go wszystkim że podobnie jak to radzą autogramy, czyli od czasu lutra i pasania protestantyzmu ze swoim sumieniem. Myślę, że katolicy na patrzą swoje sumienie, modlą się do Boga i mówią, Panie Boże, Ty wiesz wszystko i znasz moje serce. Wiesz, czy jestem dobrym człowiekiem, czy jestem złym człowiekiem. I Ty w swojej mądrości i wszechmocy rozsądzisz, kim wielki niepokój był w sercu. Ona była taką wierzącą katoliczką. Ale on tam mieszka? Mocowa organizacja. Zbierała wiele rzeczy dla biednych ludzi. Pomagała w celach, ale jednocześnie była związana nieważnie jak... Wygadany? Wygadany. Węgiem Jasłońskim. No, a tam może być ten Wiesław przybył? Ja tam bym trochę przyjaciela. On się nazywa tak wygadany, że wszędzie wszystkich urobi. Miałam takie swoje doświadczenie. Poznałam wspaniałego księdza, niestety już nie żyje. To był ojciec, ksiądz tej swojej. I nie chcę powiedzieć, że przyjaźniliśmy się z księdzem, ale był zaprzyjaźniony z naszą rodziną, z moim mężem, masonem emerytowanym i z naszą córką. A może by Ewa teraz dupy dawała? O! Bardzo wtedy tradycyjnie. Chciałam dać ślubu pisemnego mężu. I przecież on powiedział do nas, to było z trzech uprzedzeń na ten, powiedział, ja was znam, ja znam wasze serca, ten grzech biorę na sobie. Teraz mówię to, ja tego nie mówię, to robię to piątki, bo w Polsce nie jest tak, nie jest tak, tak prosto, ale on dał się wysłać, po prostu tak myślę, że wierzę w bliźniego, wierzę w jego uczynki, wierzę w jego dobrą wolę. Jeżeli widzi w człowieku na wzór podobieństwo Boga, ale jak mówimy wielkiego architekta lub po prostu dobrego człowieka, to on nie stawiał żadnych barier. Muszę panią zapytać o jedną rzecz. Czytając to, co napisał kardynał Dziapa, który nazwał do drogich braci masonów, co było na kolejne jest akcja ciekawa, bo próbował pokazać, że są wspólne w Uważamy wszyscy, że chrześcijaństwo jest takie uniwersalistyczne, to znaczy nie dziwi nas, że ludzie z różnych różnych ras, różnych porządków społecznych mogą być chrześcijanami, bo nam się kojarzy po prostu nauka języka w ten sposób, że to było do wszystkich. Jak jest wymiar wspólnotowy w takim razie przed kopulą mówi pana, ja się do pana widzi uśmiech.
Jaka była wtedy sytuacja, gdy do władzy dochodzili katolicy, pani wina sposa, a gdy dochodzili ewangelicy, pani wina sposa, to przecież nie i jak było z pandemią? A pandemia, zwłaszcza siostry, no nieszczęsne dziewczynce na sposach. Siostry, przeżone były też wierzącymi osobami. Wtedy bycie wolnomyślicielem typu, nie wiem, Giordano Bruno czy Galileusz, to nie wiem, czy jesteś zabijał, jak będzie za pięcia miała chodziła. Bo wtedy, wiesz, on jest wścieka się. A masoneria, proszę pana, powstała właśnie, bo nie zgadzała się na takie wszystkie. Nic to nie da, nie wina tego sąda, nic to nie da, to do sądu trzeba podać. Niezależnie od koloru. Ale powinna się zdradzić do sądu, a nie na tą komisarię. To było różnie, tutaj masonki mają masoną koszeczkę, my mamy pretensji do nich. Jak rozumiem, w Polsce to jak rozumiem, do 89 roku jeszcze. Nie jedna matka, ta żona z mężem się zmaga całe życie i musi na końcu. Nie ma mieszkania zastępczego w Polsce i koniec. Polska biedna. Dziady moherowe wrzeszczą tam pod tym pałacem. Tak siarze i mówi, kurwa i pedał. Mówią, kurwa i złodziej. Co tam jeszcze mówią? Takie pary są. Jeszcze od moherowej co możesz dostać? Możesz kamieniem dostać 11 listopada, bo ja tu na Marszałkowskiej widziałam, że moherowe święto 11 listopada. Kordony policji w kaskach, piękne te hełmy takie i przezroczyste te, a to z kamieniami. I oni tak stali na Marszałkowskiej na górze. Ja mówię, Boże, jakie kordony. A tutaj jakoś tak nie ma. Może coś nadbiegnie z tymi kamieniami. Ale kamieni za to. No 11 listopada przecież. Nie rzucił, tylko to atak na policję. Przecież to wiadomo, że tam była palona tęcza. Tam się dużo działo. No, płonęła tęcza, dużo się działo. No to kto to robił moherowi? Przecież to wiadomo. Spojrzeć na ulicy, na mordę, widać, że to moherowi. Agresywni, z kamieniami. Do czegoż to podobne? Bo o żadnego Boga nie chodzi, o nic nie chodzi, tylko o politykę chodzi. Straszne informacje w internecie, że Polska jest zadłużona coraz bardziej i co to masoni byli pierwsi, którzy wymyślili inicjacje, którzy wymyślili pewne reguły postępowania, pewne stopnie wtajemniczenia. Jest to powszechne w kulturach pierwotnych. Nie wiem, stanie się mężczyzną, wojownikiem, stanie się też prawdziwą kobietą. A Żydzi nie oddadzą swojego. Powinni to, co nakradli, 350 miliardów oddać i jeszcze pod sąd postawić. Jeszcze Kaczyński mówił, że muszą się przyznać. Żeby jednocześnie być tak jak kropla w morzu, tym morzem jednocześnie tą odrębną kropą. A nie wiadomo, co kto komu dokłada. Jeśli co, kto komu dokładał, to najbardziej Hanna Gronkiewicz-Wartz. To jest sprawdzone. 40 tysięcy wypłaty, 40 tysięcy premii, po 40 tysięcy. Stowarzyszenia hodowców kanarków, szachiści, sportowcy, tyczkarze. To jest charakterystyczne w ogóle dla nas ludzi. Ale tak przekonująco pani o tym mówi, że jestem przekonany, że wśród Słowacji, Słowaczek są tacy, którzy powiedzieli i przyklasnęliby temu, powiedzieli te ideały, które już pan powiedział, szczególnie jak stoją na sprawie wolności, jedności, sprawiedliwości, braterstwa. Dzisiaj? No właśnie. No to teraz trzeba się stawić nad jedną rzeczą. No jak mają, to mogą i przywieźć, jak to nie. Mówi, ale z drugiej strony a Grześ wyżebrała, to i przyjdzie. Według
żeby cię przygryzł, no. Że jesteśmy w stanie rządzić, ale nie tej innej powiedział to, co chcą niektórzy powiedzieć, że to, co się toczy w Europie, to wojna. To też powiedział nie. To są, wiesz, takie prace syzyfowe, to nic nie da. Ja to się w ogóle dziwię, to oni mają imię i nazwisko, pierwszego nie mają, powinni tam, gdzie ona mieszka, który to jest blok, Simply? Ten Simply? Może jakiś na rok jest mieszkowy, lat 61. To tutaj, ten bliższy. No, no. No bo tutaj na tej Saskiej, jak to Janek Witek mówił, tylko 2-3 piętra, a to postawili, wiesz, tam gdzie Simply, to ten Żyd postawił też bezprawnie. No, ale to jest straszne, to jest zaprzeczenie naszych haseł, naszej narodu, naszych przekonów, nie tylko naszych, moich braci, moich sióstr, z mojej własnej zaprzyjaźnionych. Wszystkie pokolenia... Stadion widać? Do tego 18 wieku. A czy to jest ten blok przy samym stadionie? To jest taka porównana data. Saska i zwycięzcy. Aha. No to nie widać stadionu. Gdzie tam? Tak? Aha, to może być ciekawy widok. To ładnie można zdjęcia porobić. Stadion i pałac. No ja bardzo chcę właśnie, bo lepiej jak z pałacu, bo z pałacu to z samej góry. A to podchodzisz, to... No to masz co, jak w banku, tylko no to pójdziemy pod noc. Powinna sobie kupić gaz na oczy, zawiące i tyle. 49 zł. Tylko my jesteśmy zarejestrowani jako normalne stowarzyszenie. Można jakieś tam za 39, nie wiem, ale są też 79. Są. Wspólnie z kilkoma innymi mamy ten loczek, jest flaga unijna, więc my się czujemy Polakami, jednocześnie czujemy. Tam jeszcze na Malczewskiego poszła, to oni by ci załatwili ten gaz. No. Przestrzegania prawa pozytywnego. Przyrzekasz? Przyrzekam, mogę dać ci na to. No to dam cię. To jest sine qua non. A co, gaz, lurkę, czy do jedzenia lurkę? Oczywiście brałabym do jedzenia. A ty wiesz, jak ja tych zamęczałam na policji. Proszę pana, czy pan ma... Proszę pana, czy pan ma kanapkę? Albo świerkę, a ta policja tylko... To już wspólnie, to się napisze, że tam nic nie wiem. Które mamy na fladze, to są... Tak, to są nasze gwiazdy. Tylko że teraz to się... Dlaczego wracają do Wolnomularza i do tych artykułów, które mówią o możliwości dialogu? No właśnie jak pani mówi, Unia Masońska troszkę, ja pani mówi, nie, bo podłoże to kadecy. No przecież jest coś takiego, są wspólne wartości, które w swoim artykule kardynał Gianfranco Ravasi, o którym pisze, który zwrócił się w lutym tego roku do prawie nie wiem, nie dostała ja o tym piszę. Więc są wspólne wartości, wspólnotowe, o czym pan też mówił, które pozwalają w tych dzisiejszych starych czasach powiedzieć tak, nasza stara historia. Tych wzajemnych oskarżeń nienawiści. Już nie jest istotne, że powiemy, że to Klemens pierwszy dał encyklikę, który wyklął masonów, ale potem masoni się odwinęli, a potem następny papież. A do tyłu, czy to za przeproszeniem, to jest jak w przedszkolu, albo w Rzymie.
kiedy papież się mówił o dobrej pamięci, o złej pamięci, mówił, że coś nie złapił, on czasem na niego krzyczy, się samotnie. No, 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 obiecuję, czekaj, bo na mi samą pewność. Jak powinien oddać bez łzać? Okej, bo zbali dziadko, nie rozumie tego, że no, powiedziała ci, dziad ma już miarzdochę, co to powiada. Czyli nas zatrudnienie, że to, co oferuje nam dzisiejszy świat, zdominowany przez myślenie. Że państwo polskie takie głupie. Zanim co to kto zareaguje, to on się dzisiaj zranił ten, bo mówił, że wychodził tam się o ten zamek. No to może zamek się po prostu odjął, ile tylko się zda. Ale ja mówię, że on chciał jemu pokazać, że on się zabije, czy się zrani. Ja mówię, słuchaj dziecko, to ty sobie krzywdę zrobisz, a nie jemu, że się tylko pokażesz. Ty sobie zrobisz krzywdę, a nie jemu. Ja ci mówię, on powinien przynajmniej na trochę pojechać do domu, odpocząć emocjonalnie, a nie się tu... O, to ty uważasz, że on tam odpocznie? On tam ogródek przekopie to... Na 5 minut jak wejdzie, to stresu się naje i ucieknie szybciej jak przyjechał, tak jak było. Jest. Dobra, to ci przeczytam. Niezależnie od stanu to jest do 21 lat, to już nie ma. Poziom dyrektora handlowego tych grup kultowych potem. Niniejszym zgadzamy państwu ofertę rozszerzenia państwa hotelowych o niepowtarzalność stojącą na najniższym poziomie wykonania oferty hotelowej. A o to poszczególne wariacje. Koncerty w hotelu, koncerty w hotelu, koncerty w hotelu, koncerty w hotelu, chodzi nam o to, żeby nie było wojny. Wszyscy jeszcze pamiętali o wojnie. Tak, ale teraz ludzie młode pamiętają. Ja jeszcze pamiętam moją teściową, która pamiętała dwie wojny światowe. Mój mąż młodziutki był, ale drugą wojnę pamięta. Moja mama do tej pory najgorsze doświadczenie w życiu i my o tym mówimy. Żyją ludzie, którzy wojny pamiętają, a to nieprawda, że oni się boją w tej chwili, boją się tych młodych ludzi, znaczy nie młodych, tylko myślenia młodych ludzi, którzy nie pamiętają tego koszmaru, a tylko to zaczyna być jak przygoda, jako tylko patriotyzm, jako danie świadectwa bohaterstwa, a ta rozpacz, a śmierć, to się jakoś zaczyna zacierać i to jest straszne zagrożenie dla współczesnego. Nie się wie pan, nie świata. My żyliśmy przez wiele, wiele lat w Europie, w tej krainie dobrobytu, niezależnie, że jesteśmy w tym takim mniejszym dobrobycie. Dla niektórych to nie jest żaden dobrobyt. Niemniej, jeżeli porównamy nasz świat ze światem afrykańskim, to ciągle jesteśmy po tej lepszej, jaśniejszej stronie. Absolutnie zgadzam się. W przypadku... A gdzie ty to chcesz mieć? Słuchaj, ja które się pojawiają w retoryce wojnowolarskiej. To mi się wydaje, że większa część naszego społeczeństwa się zgodzi z wojnowolarzami i powie, no. Trochę chyba zwariowaliśmy na punkcie gromadzenia, raczej pożyczania w nieskończoność pieniędzy, które wydają nam się na wyciągnięcie ręki. Bo ja też jestem jak typowa klasa średnia, bo my już mamy, mieszkania, nawet zadłużone, nawet w kredytach hipotecznych te samochody, ale te rodziny, które dostały teraz 500+, te biedniejsze, to one jeszcze by się bardzo oburzyły na takie słowo. U nas podziały też nie takie jak w świecie, ale podziały na biedniejsze, na bogatsze też są. Chciałem pani zapytać o inny wymiar tego, to znaczy o taki wymiar, czy gdybym chciał myśleć po wolnomularsku, to zamiast zastanawiać się, czy kupić sobie nowy telefon, czy większy telewizor, czy ja dobrze rozumiem, że ja powinienem się zastanowić, co mi to da w sensie doskonalenia i rozwoju mojej osoby, albo... Co mi to daje, jeśli chodzi o mój rozwój duchowy i powiedzieć sobie, że przemyślę to wszystko do końca i jeśli to mnie jakoś nie ubogaca, to jest tylko rzecz. To nie ma co pożyczać pieniędzy, żeby to kupić i tak dalej. Że tak jakby da się w XXI wieku opowiedzieć o wolnomularstwie, używając takiej retoryki antykonsumpcyjnej i takiego życia uważnościowego. I w tym antykonsumpcjonizmie, tym właśnie przeciwko temu światowi, który
kręci się wokół konta bankowego, wokół komórki, wokół samochodu. No ładnie, ładnie. Tutaj jesteśmy bardzo bliscy. Ja napiszę SMS-a do Martusi i będziemy występować w hotelach. Franciszek, nie ze wszystkim, nie ze wszystkim, ale właśnie kardynał Ramazy, wyodrębnijmy te ale jakby ona powiedziała, że chętnie, to by duet. Jeżeli na przykład udaje pan, jak mówiście ewangelicki, ten samarytanin, no, duet, wokalny. I podaje mu, ociera mu, nie wiem, nie tylko krew, ale zapewnia, że w gospodzie go, prawda, będą opiekować się mniej, żeby była lewica, ale lewica, legita, to... Właśnie. To, co Jezus wtedy chciał powiedzieć, że popatrzcie, chodzi o ten gest do tego wyjątku, czy ty dałeś mu tą wizytę, czy ty go naparłeś, czy go udzielałeś. To, co tam jest, Franciszek, z kolei, o tym się w historii choroby zaczyna. Masoneria. To są piękne takie, wiesz, kiedy do nas przyszła taka do Romy miała śpiewać do opereczki warszawskiej. U nas w domu to śpiewała, a Jurek grał na gitarze i tam na placu taka dziewczyna, ona się uczyła, pisała koła, uczyła się śpiewać, przyszła do opereczki, będzie występowała. Pięknie operowo i do prezentacji u nas w domu. Tam na koncercie, bo to Jurek tam mieszka już dawno za granicą. Żeby tak szybko i tak wspaniale opanowywać, tak powiem, kolejnych ludzi. Wtedy masoneria wyrażała ten prąd epoki, wchodziła na arenę dziejową, wchodził tak zwany stan trzeci, mieszczaństwo. Z tego rodził się nowoczesny kapitalizm. I hasła wolności, równości, braterstwa chodziło o zerwanie z okowami feudalizmu. A Kościół i państwo feudalne to było wtedy prawie jedno. Więc występując, obalając Bastylię, występując, a masoni, to nieprawda, że oni wywołali rewolucję. Oni się znaleźli po jednej, po drugiej stronie barykady. Ale generalnie, jeżeli byśmy powiedzieli tak filozoficznie, to masoneria wyrażona właśnie w prądy nowej epoki i wstępującej klasy budującej nowy ustrój. Oczywiście potem się okazało, że wolność, równość i braterstwo to dla burżuazji, a chłopi w Polsce na przykład, no to dalej zostali z kajdanami. Czy z tej perspektywy nie ma pani wrażenia, że żyje pani w bardzo ciężkich czasach, dlatego że jednak ludzie z krajów i z miejsc na świecie, gdzie jest bardzo biednie i przede wszystkim bardzo niebezpiecznie wraca na konflikty, starają się i pewnie w coraz większej liczbie przenieść się tam, gdzie jest bezpiecznie i zamożnie. Ludzie, którzy żyją tam, gdzie jest zamożnie, starają się ochronić i zbudować mury, żeby nikt tej zamożności im nie zabrał. Nie ma pani wrażenia, że historia tak jakby biegnie w zupełnie przeciwnym kierunku. Powiedzieliśmy teraz... Straciliśmy, wie pan, jak wybusolę. Dlatego, że tak mi się wydaje, szukamy trochę po omacku wszyscy. I przywódcy państw światowych, i przywódcy państw europejskich. Papież Franciszek trzyma się, wrócił do podstawowych zasad ewangelicznych i uważam, to jest wspaniałe, co robił. Niech Kościół nieraz strasznie denerwował, bo w ogóle byłam ogromną ambitaryką. Teraz absolutnie nie. I to mnie ujmuje, że wraca do tych zasad, co powiedziałam o Samarytaninie, o przypowieści, do tych podstawowych rzeczy, do bliżej. Świat jako cały stracił bussolę, zezwalił się, że
cały system pobojowy. No zobaczymy dalej. No zobaczymy dalej. No bo który rząd, a państw socjalistyczny, który jak to mówi? Wiadomo, że długo, ale jakby tak. To wszystko to są tylko nasze. W tej chwili świat wielobiegunowy. No tak. Widzimy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, przy wyborach prezydenckich, że to, co wydawało nam się najpewniejsze, spełniejsze rzeczy, czyli nasz najcudowniejszy sojusznik obroniowy, który zawsze będzie bronił NATO, że on wygra, to jeszcze nie. Obudzimy, nie powiem, w ręką wierzchu. Wszystko się Ale wyobrażam sobie kogoś z drugiego końca świata, kto przyjeżdża tu i mówi, ja wam nic nie chcę zabierać, tylko wydaje mi się, że te moje ideały, na przykład, nie wiem, tak, islamskie, albo takie, albo takie, są ważniejsze, te właśnie dziwne. Ale wie pan co, zasada tolerancji, która od XVII albo jeszcze może wcześniej, ale już w XVII wieku tak dominowała, czym możemy ją zastąpić, jeżeli mówimy, nie zgadzam się z tym, czym jestem, ale jestem tolerancyjny. Masz prawo być tak, masz prawo wyznawać tą swoją kulturę, masz prawo być tak. No ty, bez takich, być tolerancyjny. Napiszesz oświadczenie, budzę, że będzie się przyzwoicie na mnie. Jako na bliźniego znowu wracamy do siebie. Nie ma tak. Artystka jest artystą. Dobrze, ale artysta dostaje rolę. To się wyraźnie. No rola, ale to wiesz, ale to są dodatki, to przyprawa. My ciągle mówimy o tym smaku, żeby smakowało, to musi być przyprawa. Musi być podane też. To wszystko jest w poradniku teokratycznym służby kaznodziejskiej. Ktoś nie wie, to się może jeszcze dowiedzieć. Wszystko jest smaczne, smaczne musi być. Nawet o rzeczach, których się nie je, mówi się, że są smaczne. To jest troszeczkę odrębne zagadnienie. Ja nie skończyłam jednego, bo... I od tego zależy ten smak. ...który jest istotny. Nie pan, na nasze idealne sąsty, one nieraz przebywały. Nieraz istotne. Gdy rozpoczynała się wojna światowa pierwsza, teraz mamy kolejną z 16 roku, czyli 2 lata trwała z 2 lat temu. No i wszyscy mogą dla sobie Polacy napisać, że loże, bo przy Karnoże Masońskim Zjeździe francuskie podzieliły się. Część się z nich rozpadło. Hasła te nacjonalistyczne obrony swojej ojczyzny, czy padła idea braterstwa. Nie do końca, to się wszystko odrodziło, ale nie była nie zgodzie z prawdą historyczną, gdy tam powiedziano, nasze są ideały takie cudowne, my zawsze mamy rację. Nie, boję się, ale rzeczywiście, że się boję. Proszę pana, lakmusowym papierkiem demokracji w naszej części Europy jest istnienie masonerii. W jakim zakazywano najpierw? Włochy, Mussolini, Hitler, Franco, Vichy, cała czerwona część. W 1939 już Mościcki zakazał. Tam, gdzie zaczynają nowe grupy autorytarne, ksenofobiczne, faszystowskie, ale i czerwone, zostały tak samo zakazał. Ja służę dziurką, a ty rurką. Tkanka demokracji. Także widzisz. Wskazana na tych takich wartościach, które nieraz nie można objąć, wolności, równości, braterstwa, tolerancji, zaczynają się ruchy te. A do czego to doprowadziło wielokrotnie w historii, to my wiemy. Więc tak, boję się. Wie pani co, musimy kończyć naszą rozmowę, bo przypomnę słuchaczom, że numer wolnomularza polskiego lat 2016 dostępny, proszę pisać, wieczór.pl.fm. Ja mam nadzieję... No to jak matka policjanka, to jest zagrożona. Pani Rosalina Zadeckiego.
Czekam również na maila z Andrzeja. Ja się z panią umawiam na jeszcze jedną rozmowę, bo kilka pytań w głowie mam takich, które mi się wydaje, też zobaczyć, słuchaczki, słuchając, bo chciałbym usłyszeć odpowiedź na te pytania, tak mi się wydaje. Nie powinien pan mówić właśnie, co masonki mają do masonów, jak walczy przez 200 lat, żeby równe uprawnienie uzyskać. Proszę, już jesteśmy mówieni na następnym. Właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Z Afryki. Co pani mówi o Polsce? Mówił, że jest super, czy o niech pani jeździ? Niektóre ludzie mówią, jest super, które ludzie mówią, nie jest super, bo jest bardzo rasisto tutaj w Polsce. Ja tam miałam tu dużo sytuacji, ale które ludzie mówią, jest spoko, no jest dobrze, jest spokojny kraj. No, nie jest dobrze. Ale co to znaczy, że rasizm, że czasami Polska jest rasistowska, co to oznacza? W takim praktycznym życiu, jak pani, nie wiem, idzie ulicą albo kupuje coś w sklepie. No na przykład widać na tramwaju. Siedzisz na tramwaju. Inny chłopak chodzę. Kiedy? Co mówisz tutaj? Oni myślę, że ci czarny mówi po angielsku, albo nie rozumie po polsku. Ale wiesz, to siedzę ci cisza i słyszę, no mówię, by się tylko na moją skórę, albo do mnie. I pierwszy raz na ulicę idę, bo ja mieszkam w Pradze. Na ulicę idę, ludzie mówią, by się tylko słowa na moją skórę. I co wtedy pani czuje? Jak, co pani, jak jest, tak jakby w głowie u pani jest co? A tam wyłączam się, nie słyszę? Czy jak technika? Czy czasami chce pani powiedzieć, coś odpowiedzieć? To skoro, no, to jest bardzo... W porządku, bo byłam z łatwych suszy, to zaczynam mówić po francusku już takie szybko. Ale teraz wyczaiłam już. Dwa lata już mieszkam tutaj, wyczaiłam. Mówić brzydko słowa na mojej skórę. To jest moja skóra, nie będę zmienić. Jestem opalona całe życie. To... No teraz już wyczaiłam, mówić brzydko to. I problem. Ale jest czasami, a jest druga strona medalu? Czy jest tak czasami, że zaskakująco ludzie dobrze reagują? Jakoś na przykład z uśmiechem i chcą jakoś pomóc? Tak. Co to są te sytuacje? Że ktoś myśli, że pani przyjechała przed chwilą na przykład? Czy co? Jeszcze raz. Czy jest tak, że ludzie chcą pani pomóc? Czasami na przykład widzą panią i mówią, a to ja pokażę pani drogę, ale może się pani zgubiła, czy co? No tak, jest. Nie wszystko ludzi są złe tutaj w Polsce. Dużo ludzi są miłe tutaj. Więc właśnie tam... chciałem, żeby to pani powiedziała. Nie. Jak rozumiem. Przynajmniej Karolina jest takim przykładem osoby, tak, to jest której po prostu, pani może zawdzięcza. Tak, to jest po prostu moje Jezus tutaj w Polsce, tutaj jest, nie wiem. Bez Karolina nie mogę żyć. Teraz tak trochę, bo już mam Warszawę. Ale to mi jest najlepsze, najlepsze. A pani już w tej rozmowie dwukrotnie powiedziała Jezus. Czy pani jest osobą wierzącą? W takim sensie, że... czy jest pani wierzącą osobą? Wierzy pani w Boga? A co to za wyznanie? W sensie, pani jest chrześcijanką? Tak. Takiego wyznania jak tu w Polsce, czyli rzymski katolicyzm, czy... Wie, że Jezus żyje i... Nie jestem katolicką. Kiedy pani przyjechała do Polski, zobaczyła, że jest tak wiele kościołów, pomyślała pani, że o, pewnie dużo ludzi w Boga wierzy, tak? Tak, ale ja nie jestem katoliką i nie interesuje mnie wszystko katoliką. Czyli to, że dzisiaj przyjeżdża papież Franciszek do Polski, to dla pani jest ciekawe, interesujące, czy to takie... Ciekawe.
Ciekawe, by no gonie. A co pani o nich sądzi? Nie ma pani zdania? Nie, tego nie mam. Czy zauważyła pani, że w Polsce jest taki stereotyp, jest takie przeświadczenie, że jak ktoś pochodzi z Afryki, to ma jakiś taki dar do muzyki, że ludzie w Afryce są po prostu utalentowani muzycznie. Czy pamięta pani takie sytuacje ze swojego tu życia w Polsce, że właśnie ludzie mówią, a to pewnie pani gra na jakimś instrumencie albo śpiewa? Ale co? Tańczyłam na takie kupa podejdę, byłam to kiedyś w tej katedrze afrykańskiej. Czyli to prawda jest, że ludzie z Afryki tak, to jest prawda. I tańczę i śpiewa. To jest prawda. Jak pani patrzy na Polaków, jak tańczą i śpiewają, to co pani myśli? Ale Polaków śpiewa fajnie. Tak? Ale tańce to jest słabe. Ale co to znaczy słabe? Że nie wiemy jak, nie umiemy, dlaczego? Wiecie, ale na wasze rytmy. Nie tylko na wasze rytmy. Wy tańczycie taki... Nie słyszycie rytmy. Tańczycie po prostu... No tańczymy. Ale my tańczymy na rytmy, wszystko. Czyli... moje zdanie. No tak, rozumiem. No bo mówi się, że w Polsce to ludzie generalnie nie śpiewają i nie tańczą, chyba że się ubiją na imprezie. Tak, ale byłam kiedyś, jest taki tutaj związek, klub Harenda, Stare Miasta. I tam jest dużo ciała, dużo ludzi w Afryce. I chodziłam tam pierwszy raz, widziałam tu po prostu, no jestem w Afryce, co? Jezu. I chodziłam o środku, widziałam białe, czarne, i zaczynała muzyka afrykańska, Boże, i taki biały tańce, bo ja taki koszmar. No i to inne ludzie tańce, ale inne ludzie nie umieją tańczyć. A kiedy pani słucha muzyki, która leci w polskim radiu, to polskie muzyki, to co pani myśli? To dla pani jest ciekawe, interesujące? Chce się pani do tego tańczyć? Czy to jest takie... Tak, lubię. Zobaczmy, jak on najmniej. Dawid podsiadł. No ale sama powiedziałaś, że nie go do tego jazzu tam dasz. Chłopak też, on zapomniał i on by nawet nie wiedział, o co chodzi, by nie chciał. Musi ćmi, musi się ustawić. Fajnie brzmi i wszystko jest fajne. Tak amerykańskie. Kiedy pani myśli, że... Nie, tam widać, by te filmy chciał nagrywać. To myśli pani o tym, żeby wrócić do Kongo, czy już Kongo? Jak pani traktuje Kongo? Czym dla pani jest teraz Kongo? Kiedy, w jakich sytuacjach myśli pani o Kongo? Nie szanse, tylko trzeba występować. Trzeba, ale ktoś... Oczywiście tańczę, to bo to jest mój kraj. No. Ale na razie nie myślę. Myślę na moje życie. No. Teraz i myślę do Kongo. To wiem, to jest mój kraj, ale... No już wyprowadziłam, to już. A jak pani patrzy czasami w telewizji albo w radiu, to nie mówią chyba w Polsce o Kongu za dużo, prawda? Nie. Nie. Muzeum Gdańsk. To jest na Konopnicki, tak? No. No. Tak, no to jest na Konopnicki. Musi być pani przykład, to jest przecież olbrzymi kraj. Ale czy to muzeum było? Czy? Muzeum to jest dopiero organizacja, on ma tam dwa pokoje. A słyszała pani o tym, że w polskim Sejmie był na kasę, który pochodził z Afryki? Ale czy on ma jakieś eksponaty? Mam, tylko tego ma. Słyszałam, że mnie chyba jak społeczeństwo polskie, to jest już otwarte właśnie. No troszkę teraz jest otwarte, jest otwarte do pracy. Otwarte wszystko do Warszawy, tak? Ale inne miasto pojechamy, takie małe miasto. Na Konopnickiej, tak? To właśnie kiedy chodziłam do szkoły. 6. I idę do ulicy, po prostu takie wszystko. Na Konopnickiej 6. I jeszcze mam, ja mam afrowłosy, takie dużo. I takie wszystko, że Boże, wszystko ludzi. I już nie mówiłam, ile rozpłata, bo na zakupy tego nie. Warszawa, Kraków, Wrocław. Duże miasto to tak, bo już zwyczajnie jest góra, ale małe miasto chyba nie. A co pani czuje, jak pani jest w takim, kiedy pani jest w takim małym mieście i wszyscy ludzie na panu patrzą, to co to jest za uczucie, że pani chce się schować? Tak, to
prostu podlubili ten. Ale co pani wtedy myśli? Ile ludzi są miłe, ile ludzi są miłe. Mogę robić zdjęcia z tobą. Mogę dotykać twoich włos. Ja właśnie pierwszy raz widziałam ciemne takie. No, ile ludzi są zło. Co robisz tutaj w nasza kraj? Ale chcieli sobie ludzie robić z panią zdjęcia. Zdjęcia, tak. To pozwoliła pani? Tak, no. To jest tylko zdjęcia. To proszę powiedzieć w takim razie, skoro pani mówi, że to w dużych jest, pani się czuje, że nie myślała pani, że może pojechać nie wiem, do Londynu, albo do Nowego Jorku, albo do Paryża. Przecież tam już w ogóle byłaby, czułaby się pani chyba komfortowo. Nie. Nie, już wyczaiłam tutaj. Wyczaiłam na języka. Wyczaiłam na wszystko. Pierwsze ja nie umiem po angielsku. Po co idę do Londynu? Dla mnie polski jest dobrze. Dla mnie to jest dobrze, no. Wszystko mam. Po co idę do innego kraju? A kiedy chciała pani zostać, jak już pani, nie wiem, zdobył się uprawniony zawód, nie wiem, skończy jakieś studia i tak dalej, to pani... Pani marzeniem jest być kim? Albo nauczycielka taniec, albo się gotować. Jałowa dyskusja tu jest jakaś. Złożyliśmy wniosek o rejestrację stowarzyszenia, z tym, że na przykład sąd już rozpatruje ten wniosek ponad 2 miesiące. I to jest w pewnym sensie utrudnienie, bo nam trochę utrudnia działanie, bo żeby na przykład zarezerwować teren, żeby coś tam zamówić, kogoś wynająć, to trzeba mieć tą osobowość prawną. To jest naszą taką barierą, szczególnie przy tym projekcie Gotowanie od kuchni. Realne problemy. No, to i trzeba sobie poradzić, a jak sobie z tym radzicie, nie mając tej osobowości prawnej? No na razie bierzemy granty tam, gdzie nie potrzeba organizacji tej osobowości prawnej, czyli na przykład granty z uczelni. Bo tam jako organizacja studencka możemy wziąć grant, bądź po prostu próbujemy załatwiać to przez fundację jakąś, która się na to zgodzi. No bo ja tak podpytuję z drżeniem serca, bo jest taki paragraf opisujący coś takiego jak firmanctwo tak zwane, no ale rozumiem, że to nie ten przypadek chociażby, że się wszystko tam w ramach prawa można załatwić, tylko że trzeba nie nachodzić. Dokładnie. Tutaj jednak młodzi walczą też o to, żeby jednak te projekty dochodziły do skutku i żeby udało się zobaczyć ten efekt, bo jak się cały rok pracuje, to też właśnie takie na przykład trudności, jak właśnie problemy z prawem, z tym, żeby to wszystko zostało legalnie załatwione, to też jest coś, z czym później przy projektach właśnie czy w pracy, czy w jakiejkolwiek innej działalności też się będzie trzeba zmierzyć, więc jak już się raz taką drogę przejdzie, to myślę, że później jest łatwiej. Zwłaszcza, że też patrząc na to właśnie, jak szerokie portfolio ma Enactus, no to tam tych projektów jest bardzo dużo i może o tym byśmy jeszcze powiedzieli, o tych właśnie różnych projektach, które nie tylko Enactus na Uniwersytecie Warszawskim, które nie tylko zostały tam zrealizowane, ale może na przykład właśnie, które Maciek poznałeś na gali, które cię gdzieś zainspirowały i które mogą być też ciekawe dla naszych słuchaczy. No właśnie. Znaczy tych projektów jest naprawdę bardzo sporo. Takim jednym z większych projektów zrobionych przez Uniwersytet Gdański, Enactus Uniwersytetu Gdańskiego, był program Boze Wsi. Polegało to na tym, że organizowali dla rolników z okolicy Gdańska czy tam z Pomorza taki targ ekologicznej żywności. I oni to tam zorganizowali tym rolnikom i tak naprawdę ten targ już się teraz pojawia co jakiś czas. I zgodnie z ideą Enactusa, tak naprawdę już tylko ten targ jest doglądany, ale już sam się jakby tworzy, już tam są osoby odpowiedzialne od tych rolników, którzy się tym zajmują, tym targiem. No, wypuścić z rąk, niech teraz żyje swoim życiem i się sprawdza. Dokładnie. Ale są też takie nowoczesne, na przykład aplikacje dla osób z afazją, czy jakieś aplikacje w Łodzi na przykład, gdzie przystanek czyta, jaki autobus nadjeżdża, czyli takie nowoczesne też aplikacje, bo to akurat Politechnika, no to oni się tam lepiej na tych sprawach znają, więc... Czyli technologię tworzą w ramach. Dokładnie. Ale to bardzo zacne, tylko że za taką technologię
to przy odpowiednim rozwinięciu to można ogromne pieniądze zarobić w przyszłości. I to, a to i tak na rzecz Enactusa? To wszystko zostawiają wtedy? No to oni mogą... Ale czy to zostaje jakby prawa autorskie na rzecz Enactusa? To zależy. Generalnie na pewno to jest prawa autorskie osób, które stworzyły tą aplikację. Bo to robimy pod ogiem Enactusa, ale jak najbardziej prawa autorskie zostają. Ale proszę bardzo, takie działania, że kolejne pytania przychodzą do głowy. To właśnie o to chodzi. Panie Janiu, czyli pokazujemy, że młodzi mogą więcej, na przykładzie Enactusa, jak rozumiem, bo tych możliwości jest, tylko trzeba poszukać, bo niekoniecznie wszystkie przyjdą do głowy same. Myślę, że tak. Myślę, że akurat ta idea młodzi mogą więcej, o której rozmawiamy tutaj co środę, w tym przypadku ma przełożenie na dwóch polach. Po pierwsze, możemy więcej, nawet zauważając takie drobne, lokalne problemy, które możemy jakoś zaadresować, które możemy rozwiązać, ale też możemy więcej, jak poprosimy o wsparcie, jak mamy nad sobą właśnie, czy jakieś organizacje, które nam pomogą, bo sami pewnie też nie będziemy w stanie tego zrobić, więc czasem warto być w grupie i gdzieś właśnie zaangażować się w miejsce, które może realnie rozwiązywać problemy. I tak na koniec, gdyby jakiś student, który stwierdziłby po wysłuchaniu naszej rozmowy, że to jest dla niego droga, nabrał ochotę na kontakt, na jakieś wdrożenie się w działania, w jakiś sposób? Jeżeli ten student jest albo planuje być studentem Uniwersytetu Warszawskiego, to zapraszam na stronę www.enactusuw.edu.pl. A jeżeli jest studentem na przykład SGGW, SGH, Politechniki Warszawskiej albo SWPS-u, to również może dołączyć do teamu właśnie z tamtych uczelni. Do czego zachęcamy. Anna Łyszczek, Młodzi Mogą Więcej. Dziękuję bardzo.